Cześć, witajcie w nowym filmie. Sport może być świetną rozrywką, a także ekscytującą zabawą do oglądania. Jeśli jesteście fanami sportu, to kliknęliście na właściwy filmik, ponieważ dzisiaj pokażemy Wam 50 momentów w sporcie, które musisz zobaczyć, aby uwierzyć. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Czy kiedykolwiek graliście mecz, podczas którego było wiecznie lub w którym było burzowo? W tym kolejnym wideo Matka Natura postanowiła dołączyć do gry w piłkę nożną i pomogła drugiej drużynie zdobyć bramkę. W rzeczywistości tego dnia było bardzo wiecznie. I kiedy bramkarz kopnął piłkę w pole, potężny wiatr postanowił zdmuchnąć piłkę z powrotem, co zaowocowało samobójem. Rekordy świata najszybszych biegaczy są wystarczająco imponujące, ale czy kiedykolwiek widzieliście kogoś, kto biegnie na czworakach? Poznaj Kenichi Ito, który pobił rekord świata 6 listopada 2015 roku w Tokio w Japonii. To surrealistyczny widok, jak pokonał 100 metrów w zaledwie 15,72 sekundy. Szanse na trafienie piłką bejsbolową z powrotem w maszynę do rzucania są mniej więcej tak małe, jak szanse na to, że jedna strzała rozszczepia drugą, nawet jeśli jesteś Hawkeye. W tym filmie amerykański bejsbolista Matt Joyce uderza piłkę w taki sposób, że wraca ona prosto do maszyny. Jakie to niesamowite, prawda? W 1993 roku odbył się historyczny pojedynek bokserski pomiędzy Riddickiem Bowie i Evanderem Holyfieldem, kiedy jeden z nich zatrzymał się i spojrzał w stronę publiczności. Według jego własnych słów powiedział, że myślał, że widzi King Konga. Ale w rzeczywistości fan spadł na spadochronie na pojedynek i ochrona ostatecznie musiała go otoczyć i eskortować z budynku. End1 była organizacją koszykarską, która stała się bardzo popularna w latach 2000 ze względu na ich unikalny sposób gry w streetball. Jednym z graczy w drużynie End1 był Erab Der, który wyniósł wsady na nowy poziom. Zobaczcie jego wsad 720, w którym obraca się w powietrzu 3 razy przed wrzuceniem piłki do siatki. Kiedy mistrz olimpijski Mondo Duplantis podszedł do konkursu tego dnia, nie miał na myśli rekordu świata. Zamiast tego był po prostu skupiony na wygraniu zawodów. Ale tego dnia udało mu się również pobić poprzedni rekord świata w skoku o tyczce, skacząc na niesamowite 6 metrów 21 centymetrów. Jako bramkarz jesteś ważnym graczem, ponieważ musisz upewnić się, że przeciwnik nie może zdobyć bramki. Ale w 2001 roku amerykańska drużyna piłkarska Samoa grała przeciwko Australii i mieli bramkarza, który delikatnie mówiąc nie był zbyt dobry. Piłka nawet nie zbliżyła się do drugiej strony boiska, ponieważ Australijczycy zdołali strzelić aż 31 goli. Profesjonalny nurek o imieniu Gary Hunt zaszokował 70 tysięcy osób podczas Red Bull Cliff Diving Series w La Rochelle we Francji. Ale co takiego zrobił, że było to tak wyjątkowe? Cóż, wykonał niesamowitą serię ruchów obejmujących 3 somersalty i 4 1/2 obrotu w tym, co zostało nazwane najtrudniejszym nurkowaniem w historii sportu. Big Show i Mark Henry pokazali, że ring WWE nie był tak niezniszczalny, jak sądzono. Kiedy Big Show wspiął się na drugą linę, ostatnie słowa brzmiały: mam nadzieję, że ring jest dobrze usztywniony. Obaj wylądowali na plecach, powodując pęknięcie ringu. Jak można było się spodziewać, wszyscy na widowni byli zszokowani. Vince Carter to koszykarz, który przez długi czas był znany jako najlepszy dunker na świecie. Podczas olimpiady w Sydney w 2000 roku udowodnił to, przeskakując nad 2 metrami wzrostu Frederica Weissa. Ten człowiek miał 2 metry i 18 cm wzrostu. Czy możesz sobie wyobrazić, jak się potem czuł? Jeśli oglądasz World Series Baseball, ostatnią rzeczą, której się spodziewasz, jest statyczny hałas i niesamowita cisza. Trzęsienie ziemi w Loma Prieta miało miejsce w 1989 roku i miało magnitudę 6,9 stopnia. W końcu mecz rozgrywany pomiędzy San Francisco Giants i Oakland Athletics został przełożony. Maratony odbywają się na całym świecie i być może sami wzięliście udział w jednym z nich. Ale w poniższym filmie kaczka o imieniu Rinku postanowiła dołączyć do wyścigu. Wyobraź sobie, że masz zamiar zrezygnować w połowie maratonu i widzisz tę uśmiechniętą, szczęśliwą kaczkę, a następnie adorujących fanów.
Kaczka była prawdziwym uczestnikiem, ponieważ na koniec otrzymała również medal. Kolejny moment jest dobrym przykładem, że nigdy nie należy się poddawać. Michael Sweeney prawie spadł z konia podczas wyścigu, ale trzymał się i wisiał na tyle długo, że w końcu wrócił w siodło. Niezwykłe jest to, że po tym wydarzeniu udało mu się również wygrać wyścig. Niewiarygodne, prawda? Podczas 2018 Hyundai Archery World w Szanghaju, Chang Hai-jin trafiła w swój cel nie raz, nie dwa, ale trzy razy. W rzeczywistości prawie zrobiła to, co nazywa się Robin Hoodem, gdzie przepoławiasz strzałę drugą, podczas gdy jest ona w dziesiątce. Joe Ram jest człowiekiem z najlepszym strzałem golfowym w historii. Uderzył piłkę w określony sposób, który spowodował, że pomknęła ona nad wodą i ostatecznie wylądowała w dołku. Możecie to nazwać szczęściem, ale sam Joe mówi, że to były czyste umiejętności. Nie sądzę, że ktokolwiek uwierzyłby w ten moment, gdyby nie został uchwycony kamerą. Nicole Rogatkin brał udział w zawodach BMX na placu w Norymberdze w Niemczech. Ludzie na widowni byli na krawędzi swoich siedzeń, gdy patrzyli, jak wykonuje 1440. Po wielu zawrotnych obrotach osiągnął nawet rekord świata w tym zakresie. Jak być może wiedzieliście, profesjonalne mistrzostwa w rzutkach są w dużej mierze sportem zdominowanym przez mężczyzn. Jednak w grudniu 2018 roku kobieta o imieniu Fallon Sherrock przeszła do historii, pokonując Teda Evetsa 3-2. W ten sposób stała się pierwszą kobietą, która wygrała mistrzostwa w rzutkach. Podczas meczu badmintona lotka utknęła w siatce. Jest to bardzo rzadki moment i z pewnością nie zdarza się często. Publiczność wstrzymała oddech i była zdumiona czystym nieprawdopodobieństwem tego zdarzenia. W końcu lotka została usunięta z siatki i gra została wznowiona. Konie potrafią skakać całkiem wysoko. Wystarczy spojrzeć na przykład na to, co czempion Sunshine i jej jeździec Belloc Jos Verloy wykonali podczas 2015 Washington International Horse Show w Waszyngtonie. Przy okazji ten skok przez ścianę o wysokości 2,13 metra jest jednym z najwyższych skoków koni, jakie kiedykolwiek zarejestrowano. Kiedy wszyscy nieustannie trenowali, Michael Guerra studiował fizykę. To był mądry ruch z jego strony, ponieważ podczas wyścigu, który przegrywał, postanowił położyć się na brzuchu na swoim rowerze. W supermanowej latającej pozie minął wszystkich swoich przeciwników. Pewnie już uważasz, że przepołowienie drewnianej deski kopnięciem jest niewiarygodne. Ale ten człowiek ma czarny pas w karate i udało mu się wykonać coś, co nie każdy może zrobić. Na filmie udaje mu się złamać 4 deski na pół, jednocześnie robiąc 720. Według mnie całkiem imponujące. Na tym filmie Filippo z Papa Filippopu spada na wheelie bar zawodnika Steve'a Vulatta z karkołomną prędkością. Są takie momenty, w które nie uwierzylibyście, gdyby nie zostały uchwycone kamerą. Kilka sekund przed upadkiem własnego motocykla wskakuje na motocykl przeciwnika. Jeśli jesteś bokserem, jesteś nauczony, aby unikać ciosów. Ale nikt nie potrafi ich unikać tak płynnie, jak Canelo Alvarez w tym filmie. Sprawia, że przeciwnikowi bardzo trudno jest go trafić. To musiało być bardzo męczące dla jego przeciwnika, aby zadawać ciosy ciągle w powietrze. Świat deskorolki nigdy nie zapomni obrotu 900 stopni Tonego Hołka, ale facet o imieniu Michi Brusco wyniósł ten trik na zupełnie nowy poziom. W rzeczywistości udało mu się osiągnąć pierwsze 1260 podczas skateboarding Big Air Finals. Kiedy ukończył ten trik, sam nie mógł uwierzyć w to, co właśnie zrobił. Wszystko może pójść źle podczas gry w piłkę nożną, ale czy kiedykolwiek widzieliście, jak bramka zawaliła się w połowie meczu? Stało się to w 1970 roku, kiedy piłkarz Herbert Laumann wykonał nurkowanie o siatkę bramki, po czym ta runęła jak domek z kart. Podczas Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w 1991 roku Mike Powell nie tylko daleko skoczył, on poleciał. Był to również moment, w którym pobił rekord świata w skoku w dal, który ustanowiono 23 lata wcześniej. Od tego czasu nikt inny nie zbliżył się do tego rekordu. Niewiarygodnie, Mike Powell pobił poprzedni rekord o 12 cm, co oznacza, że skoczył w sumie na odległość 8 metrów 95 cm.
indonezyjskiej wspinaczce Arie Susanti Raihayu wystarczyło tylko 6,995 sekundy, aby wspiąć się na ścianę jako absolutna legenda. Tego dnia ustanowiła nowy światowy rekord prędkości wspinaczki, a także stała się pierwszą kobietą, która ukończyła poniżej granicy 7 sekund w konkurencji 15 metrów. W tym filmie widzimy człowieka w pełnym profesjonalnym sprzęcie kolarskim na tym, co musi być najmniejszym rowerem świata. Ale widzę, jak się zastanawiasz, jak to możliwe. Szczerze mówiąc, nie mamy pojęcia, ale wygląda na to, że potrzebujesz dużej umiejętności równowagi, aby to zrobić. Podczas meczu hokeja na lodzie pomiędzy Florida Panthers a St. Louis Blues jednemu z graczy udało się trzasnąć krążkiem o sędziego, po czym krążek wylądował w bramce. Sędzia powiedział po meczu, że w 1000 meczu, które prowadził jako sędzia, nigdy tego nie doświadczył. Mecze piłkarskie to czasami dom wariatów, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale nie można zaprzeczyć, że kibice na trybunach idą na całość, gdy jest to konieczne. Tym razem polegało to na rzuceniu setek czerwonych i białych piłek plażowych na boisko. Czeski oszczepnik Jan Zelezny jest jednym z najlepszych w historii i zadziwił świat, kiedy rzucił swój oszczep tak daleko, że prawie opuścił pole. Jak daleko rzucił? Niesamowitą odległość 98,48 metra. Nic dziwnego, że nazywany jest najlepszym oszczepnikiem naszych czasów. Knockout w boksie to jeden z najpiękniejszych momentów, jakie można przeżyć jako bokser i fan. Jednak w tym filmie obaj bokserzy zostają znokautowani w tym samym czasie. Zdecydowanie jest to moment, który na zawsze przejdzie do historii boksu. Sito to sytuacja, w której strzelasz piłką nożną przez czyjeś nogi. W tym filmie piłkarz N'Golo Kanté strzelił piłkę przez nie jednego, nie dwóch, ale trzech piłkarzy, aby ostatecznie zdobyć bramkę. Czy czysto umiejętności lub szczęście? To musi być jeden z najpiękniejszych goli w historii. Podczas 2019 SEC Track and Field Championships łotkarz Infinite Tucker zdołał wygrać w niezwykły sposób, gdy... Kolejnym sportem, w którym fani są na krawędzi swoich siedzeń, są wyścigi na krosach. Josh Sheehan, który jest w motokrosowej hali sław, wykonał pierwszego w historii potrójnego backflipa na swoim motocyklu. Podobno ćwiczył do tego przez rok. Jego ciężka praca wynagrodziła go tego dnia. Są zwykłe wyścigi samochodowe, ale masz też wyścigi, w których samochód przewraca się i jeździ tylko na dwóch kołach. Jeśli myśleliście, że zdejmowanie kółek treningowych z roweru było trudne, obejrzyjcie Terry'ego Granta i jego samochód pokonujący kilometry na dwóch kołach. Być może graliście w kręgle ze swoją rodziną, ale czy wiesz, że ten sport jest również wykonywany na wysokim poziomie? Są nawet ludzie, którzy robią trickshoty, jak Oscar Palerma podczas PBA World Series of Bowling. W filmie widzimy, jak ustawia krzesło na torze i rzuca nad nim kulę do kręgli, a następnie uzyskuje strike. Podczas tej walki MMA dzieje się coś dość niezwykłego. Shinchek Tazolcek walczył z Ma Jian Wen, a po nokaucie natychmiast interweniował sędzia. Jednak jeden z nich w swojej podświadomości chwycił nogę arbitra i nie puścił. Chris Coughlan, bejsbolista Blue Jays, podczas mistrzostw uderzył piłkę daleko. To, co stało się potem, przeszło do historii na zawsze. Podczas gdy drużyna chciała jak najszybciej przerzucić piłkę do bazy, Chris przeskoczył nad innym zawodnikiem, dając im prowadzenie 3-2. Jeśli nie chcesz zniszczyć swojej kariery w ciągu kilku sekund, nie rób tego, co zrobił Georgios Katidis. Rzeczywiście, po tym jak grecki piłkarz zdobył bramkę, postanowił wykonać salut Hitlera. Nawiasem mówiąc, był to ostatni raz, kiedy wkroczył na profesjonalne boisko, ponieważ został całkowicie wykluczony ze wszystkich drużyn narodowych. Pytanie brzmi, kto jest szybszy? Kobieta czy Nissan GT-R? Michelle Jenecki zdecydowała zmierzyć się z samochodem i prawie udało jej się wygrać wyścig. Ale cóż, przegrała z nawiązką, ale fajnie, że przynajmniej próbowała. Ten następny jest o wiele trudniejszy niż wygląda, ale Ryan Crauser sprawił, że pobicie rekordu świata wyglądało łatwo. Ten moment miał miejsce podczas 2021 United States Olympic Trials i Ryan pobił poprzedni rekord z 1990 roku i udało mu się rzucić na niesamowite 23,37 metra.
Potrzeba szalonych umiejętności, aby utrzymać równowagę podczas jazdy figurowej na lodzie. Ale trzeba nerwów ze stali Piper Gilles i Paula Priorera, aby kontynuować nawet po tym, jak włosy utknęły w ubraniu partnera. W końcu udało im się odczepić włosy i jak gdyby nigdy nic, wrócili do swojej choreografii. Kto potrzebuje bramkarza, kiedy masz psa, który jest równie dobry w zatrzymywaniu piłki? W poniższym filmie widzimy, jak utalentowany pies robi niesamowitą obronę w argentyńskim meczu piłkarskim trzeciej ligi. Snooker to gra, w której musisz wbić wszystkie bile do kieszeni w odpowiedniej kolejności. Jednak następny moment jest czymś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Zaczynam nawet wątpić, czy to jest prawdziwe. Co o tym sądzicie? Ludmiła Turiszewa wystąpiła fenomenalnie na Mistrzostwach Świata w ZSRR w 1975 roku, ale zaraz po tym, jak wykonała ostatnią akrobację, zawaliły się za nią drążki. Na szczęście skończyła w samą porę i odeszła ze zwycięstwem w kieszeni. To kopnięcie przez Eliota Daliego jest zdecydowanie jednym dla książek historycznych. I pomyśleć, że większość ludzi ma problem z wrzuceniem papierka do kosza na śmieci. Eliot kopnął piłkę 50 yardów dalej prosto w mały kosz na śmieci i jak można się było spodziewać, tłum oszalał. Stadiony czasami wydają się tak dobrze zbudowane, że nie można sobie wyobrazić, aby coś o tych proporcjach poszło nie tak. Ale 12 grudnia 2010 roku dach stadionu Metrodom zawalił się z powodu ekstremalnej burzy śnieżnej. Na szczęście tego dnia na stadionie nie było żadnych ludzi. Podczas halowych Mistrzostw Świata w bólach Nick Brett wykonał niesamowity rzut na oczach niezliczonych widzów. Nikt nie spodziewał się, że ten rzut będzie udany, ale Nick zdołał trafić kulą we właściwe miejsce. Jakże satysfakcjonujący musiał być ten rzut. To jest epicki moment, w którym piłka wylądowała w kubku z piwem Funky Petco Park. To jest zdecydowanie moment jeden na miliard. Po tym, jak kobieta złapała piłkę w swoim kubku, była oklaskiwana przez tysiące fanów. Jaki jest twój ulubiony sport? I czy kiedykolwiek doświadczyliście fajnego momentu w sporcie? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.